Hej kochani, witajcie na moim kanale, zapraszam Was na kolejny film, tym razem będzie to test gry Pig Fromage z doktorem Ząbkiem. Hej, witajcie na naszym kanale, dzień dobry, dzisiaj będziemy coś jeść. No nie zupełnie, doktorze Ząbku, nie będziemy dzisiaj nic jeść, ale będzie to bardzo smaczna gra. Będziemy tutaj, zobaczcie, mieli dużo sera i myszkę. I ktoś będzie musiał... A nie, nie będzie, to my będziemy myszką i będziemy musieli wyjąć ser z pułapki na myszy. Jest to zabawka dla dzieci od 3 roku życia, gra zręcznościowa. Bardzo prosty mechanizm, ale zapewniający wiele zabawy. Musimy umieścić ser, zobaczcie, w pułapce, a potem postarać się go stamtąd wyjąć, tak żeby nam nie przytrzasnęła ta pułapka ręki. Także mamy ten element zaskoczenia w tej grze. Mamy 30 kawałków sera, także całkiem zabawna gra. Na pewno Wam by sprawiła mnóstwo zabawy i śmiechu, szczególnie jeżeli by się w nią grało w więcej osób. No dobra, także otwieramy ten zestaw, zobaczymy jak to wygląda na żywo i pewnie od razu sobie go przetestujemy. Czy chcesz coś jeszcze, doktorze, powiedzieć o tej grze? Co byś chciał tutaj nam jeszcze powiedzieć? Tylko ząbki ci powypadały, musimy cię poprawić. Dzień dobry, wszystko jest w porządku. Szkoda, że tego sera nie można jeść, ale już oglądajmy to. Dobra, a tutaj dla Was taka niespodzianka. Ten zestaw jest już rozpakowany. Nie było go w pudełku, tylko mieliśmy to przygotowane tutaj z boku. I jak widzicie, ta pułapka jest naprawdę duża. Tutaj Wam pokazaliśmy doktora Ząbka dla porównania. Tutaj mamy właśnie sztuki sera, kawałki sera i jest ich 30. Umieszczamy je w tym miejscu. Au! I już pułapka mnie upolowała. No, szybko jej to całkiem poszło. Tutaj musimy przygotować grę. A! Mamy tutaj właśnie taki czujnik. Musimy ten ser delikatnie wyciągnąć i nie dać się właśnie tej pułapce złapać. Nie dać się złapać w pułapkę, może bardziej. I spróbujmy sobie teraz zagrać. Jak widzieliście, przygotowanie tej gry zajęło mi dosłownie parę sekund i ciągle nie mogę tej pułapki przechytrzyć. Za każdym razem ta pułapka mnie łapie. Nie mam długich paznokci, więc nie mogę sobie tego sera podważyć. Ale nie poddaję się, próbuję dalej. No, ta pułapka jest za sprytna. Jest to naprawdę trudne. Chociaż może małe rączki poradzą sobie z tym trochę lepiej. Albo może właśnie dziewczynki, które mają troszeczkę dłuższe paznokcie. Spróbujmy. No bez szans. Ciągle przegrywam. Chcę wyciągnąć chociaż jeden ser, chociaż jeden plasterek. O, może tym razem się uda. A, prawie. W ostatniej chwili pułapka mi przytrzymała ten ser. Napiszcie mi koniecznie, czy ktoś z Was ma tę grę w domu i czy jesteście w nią lepsi, czy lepiej Wam idzie i ile najwięcej kawałków udało Wam się wyciągnąć. Za każdym razem, kiedy już ten ser prawie mam w dłoni, to ta pułapka mnie blokuje. Jest bardzo skuteczna. Trochę Ci nie idzie, trochę jesteś w tym... No, nie nadajesz się do tej gry, musisz trochę chyba poćwiczyć. No wiem, wiem. Dlatego się nie poddaję. Chcę wyciągnąć chociaż jeden plasterek dla widzów. O, i udało się. Dwa nawet, udało mi się wyciągnąć dwa. Nie wiem, czy tak można. Ale widzisz, doktorze, przyniosłeś mi szczęście. O, i teraz nagle mi się udaje. Dobra, udało mi się wyjąć 3 plasterki. I właśnie udało mi się to zrobić paznokciem. Tak delikatnie. O,
To jest moja technika. Czyli nie można tutaj, zobaczcie, tej pomarańczowej części dotknąć, bo wtedy się chyba ten czujnik uruchamia, ten mechanizm. Także czekamy na Wasze komentarze, co sądzicie o tej grze. Bardzo fajna gra, dosyć trudna, trzeba przyznać, tutaj potrzeba mnóstwo cierpliwości i trzeba też sobie wypracować jakąś technikę. Ale na pewno jest to gra, która Wam sprawi mnóstwo radości i mnóstwo śmiechu. Tak, a mogę trochę sera? No, doktorze Ząbku, tego sera się nie je niestety. To są kawałki papieru, niejadalne. No dobra, wiem, tak tylko żartowałem. Oj, jeszcze zęby Ci wypadły. Dobra, dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy i ja, i doktor Ząbek, nasz nowy asystent, któremu bardzo się spodobało nagrywanie filmów ze mną. To jest zestaw Pic Fromage. I czekamy na Wasze komentarze i kciuki w górę i pamiętajcie, żeby nas subskrybować, żebyście byli zawsze na bieżąco, żeby nie ominął Was żaden film od nas. I do zobaczenia, na razie!